Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam nowy wystrój dla gekonów płaczących. Zaczynam od włożenia rośliny. Jest to palma koralowa, szamedora wytworna. No i następnie jako podłoże używam włókna kokosowego, dokładnie torfu kokosowego. Jako ściankę użyłem ścianki z korka. No i jak ją zrobić, możecie znaleźć na naszym kanale, zajrzyjcie. Oczywiście również będzie link do niej, jak ją wykonać, w opisie i w informacji, także zapraszam Was, jak jesteście ciekawi, jak ją wykonać. No i tutaj dodaję jeszcze tubę korkową, która nie jest zbyt duża. Płaczki będą mogły się tam schować, oczywiście pewnie będą tam składać również jaja, no i będą miały po prostu kryjówkę, żeby się schować. Następnie dodaję drugą roślinę, jest to skrzydłokwiat. Dodaję ją bez doniczki, ponieważ doniczka mi się już nie zmieściła, ale za to dodaję z taką garścią jakby ziemi, żeby nie była w samym torfie kokosowym. No a następnie dokładam również dwa szczepki trzykrotki, które są już w doniczce, no żeby miały po prostu, żeby lepiej rosły. No i następnie układam bambusy. Na kanale możecie zobaczyć poprzedni wystrój terrarium dla płaczków. No i taka ciekawostka, że jest to ogólnie pierwszy film, jaki powstał na naszym kanale, ogólnie pierwszy film, który po prostu stworzyliśmy. No i jesteście ciekawi, jak to wszystko wyglądało na samym początku, no to zerknijcie właśnie na ten pierwszy film. No do niego też będzie link w opisie i w informacji w tym momencie, w prawym górnym rogu. No i dodaję bambusy, właśnie jakoś pasuje mi to do płaczków, w sumie też ze względu na pochodzenie, że pochodzą z Azji, jakoś mi się tam kojarzy z tym bambus. No i ogólnie bardzo fajnie się to prezentuje, płaczki się po nim lubią wspinać, przesiadują sobie na tych bambusach, no i ogólnie jakoś dodają taki klimat naturalny. No i dodaję właśnie też, żeby miały przestrzeń życiową powiększoną, te nasze płaczki, no i poprawiam tutaj rośliny i wszystko, żeby to wyglądało estetycznie. Co jakiś czas odnawiam terrarium dla płaczków, jakby to jest takie gruntowne posprzątanie, no i przy okazji odnawiam wystrój, odświeżam, bo jednak kupę czasu jest jeden wystrój, który się już nudzi po jakimś czasie, no i już nie wygląda tak estetycznie, a za to nowy zawsze taka nowa, świeża krew i to ładnie wszystko się prezentuje i zawsze cieszy oko. No i tutaj już widzicie, jak wygląda efekt końcowy. No mi się bardzo podoba. No co wy o tym sądzicie, napiszcie w komentarzu. Porównajcie oczywiście sobie z poprzednim wystrojem, no i napiszcie, który był lepszy. Oczywiście zraszam jeszcze wszystko, żeby było odpowiednia wilgotność, żeby kwiatki mogły dobrze rosnąć. Stwierdziłem, że taki wystrój tropikalny z bambusami jest idealny dla płaczków. No i oczywiście po nawodnieniu całego terrarium czas prowadzić gości. Są nimi płaczki, w tym momencie trzy. Jedna starsza samica niestety, ale padła. No i jest tylko jedna starsza, którą zobaczycie, że będzie miała po prostu inny kolor. No i dwóch młodziaków, których zostawiłem sobie na... No po prostu zostawiłem sobie młodsze pokolenie, bo już wiedziałem, że tam te samice długo nie pociągną. No i tu widzicie efektowny skok płaczka, który wykonał z mojej ręki do terrarium. No i możecie go teraz zobaczyć na jednym z liści palmy. No i są to bardzo fajne gekony, wydają takie fajne dźwięki, tak, no nie, tak cikają, można powiedzieć. No i tutaj jest druga płaczka. Osobiście to uwielbiam te jaszczurki, są tak pozytywne i fajnie się je ogląda, bo są aktywne i w dzień, i w nocy. Lubią się wygrzewać pod lampką, no po prostu są mega przyjazne i takie, no takie pocieszne, naprawdę. No i tu widzicie drugiego płaczka, który siedzi na kawałku kory. No, chciałem Wam zbliżenie zrobić, ale było słabe światło, ale potem jeszcze pokażę Wam, jak one już są w terrarium.
No i tu mamy drugiego zawodnika już w terrarium. No i ostatnia, ta starsza samica, która ma już ciemny kolor. Możecie to zauważyć. Jest już ciemniejsza. Ona to jest w ogóle już skoczna, szybka i niezbyt lubi nas. Płoszy się strasznie. No i tu już z bliska samica ta najstarsza. No i dwa młodziaki. Zapraszam Was również na inne filmy na naszym kanale. Są tam wszelakie gekony, różne wystroje terrarium, jak robimy ścianki. No a dla stałych widzów również zapraszam, żeby wrócili może do starszych filmów, których nie widzieli. Jeśli zasubskrybowali nasz kanał po prostu w późniejszym czasie, no to możliwe, że nie widzieli poprzednich filmów, więc zachęcam Was do zobaczenia. Nie są może tak super jakości i nie są tak wybitne, ale zawsze to fajnie zobaczyć coś innego. Tak więc zapraszam Was, no i w tym odcinku to było na tyle. Cześć.